Piotr Gajek, witam w wydarzeniach telewizji regionalnej, a dziś między innymi. Druga fala alarmów bombowych. Zostały sprawdzone również sale. 14 kilometrów niemocy. Nic nie wiadomo o tym, abyśmy mieli w jakikolwiek sposób negocjować z firmą. Drugi dzień matur przyniósł kolejną falę fałszywych alarmów bombowych. Zamieszanie wywołane anonimowymi e-mailami powstało w kilkudziesięciu szkołach w całym kraju. W regionie zgłoszenia dotyczyły placówek w Legnicy, Jaworze, Złotoryi i Głogowie. Podobnie jak wczoraj, informacje o bombach podłożonych w szkołach dotarły do dyrektorów placówek drogą elektroniczną. Ich treść w każdym przypadku była różna. Uciekajcie, zginą ludzie, to nie żarty, czy uwaga, nauczyciel wniósł bombę. Tak brzmiały niektóre z nich. W jednym z maili pojawiła się nawet informacja o tym, że do szkoły uzbrojony w gaz bojowy przyjdzie polityk opozycyjnej partii. Wszystkie alarmy okazały się fałszywe, w większości placówek zamieszanie nie wpłynęło na zaplanowane egzaminy z matematyki. Pomieszczenia szkoły zostały sprawdzone również sale, w których miały odbywać się dzisiaj egzaminy maturalne. Informacja, którą uzyskała dyrekcja, została niepotwierdzona na miejscu, nie ujawniliśmy żadnych niebezpiecznych materiałów. Szczęście polegało na tym między innymi, że było w szkole tylko 10 pracowników o tej porze i może z 5 uczniów, którzy przyjechali wcześniej na egzamin maturalny. Był pusty, także bez żadnego problemu. Podobny poranek jak w Złotoryi mają za sobą pedagodzy i uczniowie szkoły mistrzostwa sportowego w Głogowie. Na miejsce oczywiście zgodnie z procedurami pojechali strażacy, na miejscu również byli policjanci. Szkoła wcześniej została ewakuowana z pracowników, z uczniów, którzy już się znaleźli w tej szkole. Nasze działania ograniczyły się tylko do zabezpieczenia miejsca. Po przeszukaniu szkoły przez pirotechników policyjnych działania zostały zakończone. Najwięcej pracy mieli dziś strażacy i policjanci z Legnicy, gdzie alarmy dotyczyły aż 6 szkół. W pierwszym, drugim i piątym liceum, Henrykówce oraz zespole szkół elektryczno-mechanicznych uczniowie mogli planowo przystąpić do matur. Z kolei abiturienci z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego musieli przenieść się do pobliskiego zespołu szkół ogólnokształcących. Przedstawiciele policji zaznaczają, że intensywnie poszukują sprawcy bądź sprawców porannego zamieszania. W całej Polsce trwają ustalenia sprawców tych fałszywych alarmów bombowych. Za to też grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Niepotrzebny stres dla oczekujących na egzamin uczniów i nauczycieli to dziś jeden z nielicznych skutków fałszywych alarmów. Jutro młodzież sprawdzi swoją wiedzę z języka angielskiego, oby bez przeszkód. We wtorek ponownie miał ruszyć głośny proces w sprawie zbrodni miłoszyckiej, za którą niewinnie skazano Tomasza Komendę. Sprawa została jednak odroczona. Wszystko przez ławniczkę Violettę Brodziak, która nie przyznała się przed procesem, że jest klientką adwokata jednego z oskarżonych. Wtorek, 7 maja, miał rozpocząć się proces dwóch mężczyzn, których prokuratura oskarża o brutalny gwałt i morderstwo w tzw. sprawie miłoszyckiej, w której ofiarą padła 15-letnia Małgosia. To za to przestępstwo niewinnie 18 lat w więzieniu spędził Tomasz Komenda. Na ławie oskarżonych zasiadł dwóch mężczyzn, Ireneusz M. i Norbert B. Prokuratura jest przekonana, że to właśnie ta dwójka brutalnie zgwałciła, a następnie zamordowała dziewczynkę. Proces jednak nie ruszył. Wszystko przez ławniczkę Violettę Brodziak, która nie poinformowała wcześniej, że jest klientką adwokata jednego z oskarżonych. Zanim sędzia przewodniczący Marek Potylarski rozpoczął proces, zgłosił się adwokat Ireneusza B. i oznajmił, że Violetta Brodziak jest jego klientką w prywatnej sprawie. Obrońca oskarżonego Ireneusza reprezentuje ławnika przed Sądem Okręgowym w Warszawie w innej sprawie. Prokuratura wniosła o wykluczenie jej ze składu. Informuję, że sąd na posiedzeniu bez udziału stron postanowił wyłączyć Violettę Brodziak od rozpoznania sprawy oskarżonych Ireneusza Matczaka i Norberta Basiury. Sąd ocenił, że zachodzą okoliczności z artykułu 41 paragraf 1 Kodeksu Postępowania Karnego, że zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać wątpliwości co do bezstronności ławnika w przedmiotowej sprawie. Sama ławniczka po ujawnieniu tych faktów oświadczyła, że chce zostać wyłączona ze składu. Jej miejsce zajmie rezerwowy ławnik, który nie mógł być obecny dzisiaj w sądzie. Rozprawa została odroczona na przyszły tydzień. 31-letni Nowosolanin ukradł z dwóch głogowskich sklepów ubrania warte blisko 1500 zł. Zdradziło go nerwowe zachowanie. Jak tłumaczył, zabrał ubrania, bo chciał dobrze wyglądać podczas zbliżającej się komunii.
Zamiast koszuli i krawata będzie musiał włożyć więzienny drelich. 31-latek na gościnnych występach okradł 2 sklepy. Ich obsługa nawet nie zdążyła się zorientować, że padła ofiarą złodzieja. Ten mężczyzna przyjechał na zakupy, jak tłumaczył, do Głogowa. Wybrał się do centrum handlowego. No, te zakupy, jak się okazało, przekroczyły znacznie jego budżet. Wyszedł ze sklepu ze skradzionymi przedmiotami. Tutaj obsługa sklepu, z tego co ustaliliśmy, nawet się nie zorientowała, że został sklep okradziony. To były 2 placówki. Mężczyzna dziwnie się zachowywał, co wzbudziło podejrzenia przejeżdżającego nieopodal policyjnego patrolu. Na widok radiowozu zaczął szybko się oddalać. Funkcjonariusze natychmiast postanowili sprawdzić, dlaczego. Wtedy mężczyzna zaczął biec i odrzucił trzymaną w ręce torbę. Został zatrzymany po krótkim pościgu przez policjantów. Obezwładniony. Policjanci sprawdzili, co się znajduje w tej torbie. No była tam odzież o wartości 1500 zł i tłumaczył właśnie, że kradł, bo ukradł tą odzież, ponieważ wybierał się na komunię i chciał dobrze wyglądać. Towar trafił z powrotem na sklepowe półki, a mężczyzna przyznał się do kradzieży. Grozi mu za to nawet 5 lat pozbawienia wolności. Nie było rozmów dotyczących powrotu firmy Salini na budowę, zapewnia rzecznik prasowy GDDK IA. Przypomnijmy, że włoski koncern Salini stracił z powodu opóźnień kontrakt, m.in. na budowę odcinka drogi ekspresowej S3 z Lubina do Polkowic. Choć pojawiły się informacje, że Salini będzie się starał o powrót do realizacji kontraktu, nikt z dyrekcji GDDK IA tego nie potwierdził. Powiedzenie było wcześniej poprzedzone innymi dokumentami zgodnie z kontraktem i nic nie wiadomo o tym, abyśmy mieli w jakikolwiek sposób negocjować z firmą, ponieważ zasady są bardzo jasne i określone w kontrakcie, mówiące o tym, kiedy i na jakich zasadach można wypowiedzieć umowę. Dzisiaj skupiamy się na tym, aby jak najszybciej włączyć nowego wykonawcę, który tak szybko, jak będzie to możliwe i przy jak najwyższym poziomie jakościowym, zrealizuje inwestycje i przede wszystkim jak najszybciej udostępni tą trasę kierowcom. Trasa miała być gotowa w czerwcu tego roku. Tak jak to zazwyczaj jest w takich sytuacjach, oczywiście próbuję odwoływać się od decyzji i tym podobne. Natomiast abyśmy mówili o jakimkolwiek negocjowaniu, o powrocie na plac budowy i tym podobne, mogliśmy o tym rozmawiać wcześniej. Było wiele miesięcy, kiedy mobilizowaliśmy wykonawcę i robiliśmy wszystko, co było w naszej mocy i w naszych kompetencjach, aby wykonawca zmobilizował się i zrealizował zadanie. Przypomnijmy, że firmę Salini obciążono karami umownymi w wysokości ponad 84 milionów złotych za przekroczenie czasu na zakończenie robót z winy wykonawcy na odcinku trasy S3 w okolicach Polkowic. Mimo wszystko przedstawiciele Salini twierdzą, że firma będzie próbowała wrócić na place budowy i już rozmawiała na ten temat z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. A w dzisiejszych wydarzeniach zobaczymy jeszcze. Królowa nauk nie taka straszna. Matura z matematyki w tym roku była łatwa. Nowy rodzynek w lubińskim zoo. Groziło im tak naprawdę już wymarcie. Abiturienci w całej Polsce zmierzyli się dziś z królową nauk, czyli matematyką. Egzamin pisemny podstawowy z tego przedmiotu pisało dziś ponad 311 tysięcy abiturientów. Wśród abiturientów zdających egzamin z matematyki na poziomie podstawowym prawie 270 tysięcy to tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących i techników. Pozostałe 41 tysięcy osób to maturzyści z poprzednich roczników. Choć powszechnie mówi się, że matura z matematyki wzbudza wśród abiturientów najwięcej stresu, zdający egzamin dojrzałości w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie nie mieli z nią większego problemu. Uważam, że matura z matematyki w tym roku była łatwa i czuję się dobrze po tej maturze. A ja się czuję bardzo dobrze. Akurat ja do matury podchodziłam 2 lata temu, teraz tylko poprawiałam wynik. To ja myślałam, że to akurat będzie najprostsze dla mnie. Bardziej się obawiałam polskiego i angielskiego. Na początku poszło szybko i myślałam, że za szybko. No i nie było źle. Ja podobnie jak koleżanka najmniej obawiałam się matematyki, bo byliśmy właśnie dobrze przygotowani przez naszą panią od matematyki, więc poszło w miarę dobrze. Najmniej obawiałam się matematyki i dla mnie najtrudniejszy był polski. A dzisiaj, jak zobaczyłam arkusz, to odetchnęłam z ulgą, że tak powiem, bo nie było jakichś tam wielkich niespodzianek, jakie mogłyby mnie spotkać. Matura z matematyki to zarówno test, gdzie zdający muszą wybrać jedną poprawną odpowiedź, jak i zadania otwarte, które rozwiązują maturzyści. Wszystko co najgorsze. Przez potęgi, pierwiastki, wszystko. Delta oczywiście też była, więc kilka razy, więc przydała się. Z zadań otwartych dużo było o figurach przestrzennych. Zadania były proste, nierówności się właśnie powtarzały.
Także bez dramatu. Dużo było zadań z nierówności. Trzeba było wykazać nierówność z ciągów, bo zadanie za 4 punkty. Ogólnie uważam, że zadania były łatwe. Niektórym maturzystom przedmiot ten sprawia najwięcej trudności i to jemu poświęcają najwięcej czasu podczas nauki. Bardzo ciężko się uczyłem, powtarzałem z dziewczyną, dziewczyna mnie uczyła oraz pani ze szkoły robiła dodatkowe lekcje, także poszło wszystko bardzo fajnie. Nie chodziłem na korepetycje, sam się przygotowywałem. Sam chodziłem dużo do szkoły, pani z matematyki nam jakieś dodatkowe zajęcia robiła i ogólnie sam się przygotowywałem. Dodatkowe lekcje nauczyciele nam organizowali w szkole i to tyle w sumie. Uczyłam się sama plus robiłam sobie różne arkusze w domu maturalne i zadania, które sprawiają mi więcej trudności, to starałam się ćwiczyć jak najwięcej. Na napisanie egzaminu z matematyki maturzyści mieli 170 minut. W środę abiturienci zmierzą się z językiem obcym. Głogowianie mogą już planować, na co przeznaczyć pieniądze pochodzące z kolejnego budżetu obywatelskiego. Do wydania jest 2,5 miliona złotych. Budowa nowych placów zabaw, remonty chodników czy tworzenie nowych terenów rekreacyjnych to propozycje najczęściej zgłaszane przez mieszkańców do budżetu obywatelskiego. Jakie pomysły tym razem mają głogowianie, okaże się już niebawem, bo 20 maja magistrat rozpoczyna nabór wniosków. O to chodzi w budżecie obywatelskim, żeby mieszkańcy mieli prawo wpływu na swoje najbliższe otoczenie poprzez zgłaszanie projektów, poprzez głosowanie tych projektów, a potem my już jako samorząd wprowadzamy te projekty do budżetu miasta Głogowa. I ponownie mamy kolejną edycję, już budżet obywatelski na rok 2020. Choć tegoroczny budżet obywatelski nie będzie się znacząco różnił od poprzedniego, to jednak miasto wprowadziło kilka istotnych zmian. W tej edycji budżetu obywatelskiego wprowadziliśmy znowu taką zasadę, że można składać projekty, które są zlokalizowane na terenie jednostek gminnych, czyli na terenie przedszkoli, na terenie szkół. Przez kilka ostatnich lat takiej możliwości nie było. Kolejne ułatwienie polega na tym, że aby złożyć formularz, ten formularz musi być podpisany przez 10 mieszkańców. W poprzednich edycjach to było 30 podpisów. Głogowski budżet obywatelski realizowany jest już od 6 lat. W tym czasie dzięki aktywności mieszkańców udało się zrealizować kilkadziesiąt projektów. Ja myślę, że to dowody są na mieście, bo ta ilość miejsc postojowych, chodników, siłowni, placów zabaw, w tym na przykład plac zabaw dla psów, czy jakichś innych elementów tej infrastruktury towarzyszącej nam w codziennym życiu, te lata pokazują, że już dziesiątki projektów zostało zrealizowanych, więc to jest taki typowy dowód na to, jak my, głogowianie, możemy wpływać na nasze najbliższe otoczenie. Szczegóły dotyczące budżetu oraz wnioski znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta. Formularze będą przyjmowane do końca czerwca. Sfinansowane zostaną tylko te pomysły, które przejdą weryfikację formalną, a później zdobędą największe poparcie w specjalnym głosowaniu. Na podstawie tej historii rodem z II wojny światowej powstał hollywoodzki film. Chodzi o wielką ucieczkę oficerów brytyjskich sił powietrznych z niemieckiego obozu jenieckiego w Żaganiu w 1944 roku. Niewiele jednak wie, że z historią związana jest również Legnica, bo to właśnie tutaj życie po opuszczeniu obozu straciło 10 lotników. Przypomnieć chcę to jedno z legnickich stowarzyszeń, które w środę odsłoni tablicę poświęconą rozstrzelanym żołnierzom. Choć tablica upamiętniająca tak zwaną wielką ucieczkę na cmentarzu w Legnicy już wisi, to jej oficjalne odsłonięcie będzie miało miejsce w środę. Znajdują się na niej nazwiska 10 oficerów brytyjskich sił powietrznych, którzy walczyli podczas II wojny światowej. Chodzi o 10 oficerów RAF-u, wśród których był porucznik, nawigator Włodzimierz Kolanowski, zastrzelony nad Legnicą i z całą załogą trafił właśnie do obozu jenieckiego. A także Brytyjczycy, Kanadyjczycy oraz Czesi. Żołnierze zostali schwytani i trafili do niemieckiego obozu jenieckiego Stalag Luft 3 w Żaganiu. Następnie w 1944 roku wraz z kilkudziesięcioma innymi oficerami lotnictwa z obozu uciekli podziemnym tunelem. Była to najbardziej spektakularna ucieczka jeńców w czasie II wojny światowej.
76 oficerów uciekło, z czego 73 zostało złapanych i rozstrzelanych. 10 oficerów straciło życie na terenie Legnicy i to właśnie ich nazwiska znalazły się na pamiątkowej tablicy, która zostanie odsłonięta z honorami. Zostały wysłane do trzech ambasad, czyli do ambasady Wielkiej Brytanii, do ambasady Kanady i Czech, no bo prawdopodobnie przedstawiciel Ministerstwa Obrony Narodowej będzie reprezentował Polskę. W ten sposób inicjatorzy stworzenia pamiątkowej tablicy chcą przypomnieć o legnickim wątku w historii wielkiej ucieczki, na której podstawie w 1963 roku powstał hollywoodzki film o tym samym tytule. Jest malutka, ale skoczna i przy tym chętnie wychodzi na spacery. Mowa o owcy olkuskiej, która przyszła na świat w Parku Wrocławskim w Lubinie. Co ciekawe, każdy odwiedzający może wołać ją wymyślonym przez siebie imieniem, bo owieczka nie ma imienia i oficjalnie mieć go nie będzie. Owca przyszła na świat pod koniec kwietnia. Weekend majowy spędziła zatem pod czujną opieką swoich owczych rodziców. Teraz chętnie prezentuje się na wybiegach dla odwiedzających Park Wrocławski w Lubinie. Jest to rasa owiec polskich, które objęte są programem zasobów ochrony genetycznych zwierząt. Groziło im tak naprawdę już wymarcie, dlatego niektóre rasy są objęte tym programem w celu ochrony i odbudowy stad. Owce olkuskie charakteryzują się wysoką plennością. W tym roku jednak na świat przyszła jedna owieczka. W mini zoo zostanie do końca wakacji, później pojedzie do nowego domu. Co ciekawe, malutka owieczka nie ma jeszcze imienia i jak się okazuje, mieć go wcale nie będzie. Tak oficjalnie imiona nadajemy kucom szetlandzkim i osłom. Wynika to również z tego, że właśnie w paszportach, które mają obowiązek mieć, takie imiona się nadaje. Przez pracowników tutaj akurat niektóre owce czy kozy są nazywane jak najbardziej, mają swoje imiona i nimi się tutaj posługujemy. Nazwać owieczkę i wołać ją wymyślonym przez siebie imieniem może zatem każdy odwiedzający. Jeśli imię jej się spodoba, z pewnością do nas podejdzie. Jeśli nie, odpowie nam niezadowolonym beczeniem. To jednak nie koniec narodzin w lubińskim zoo. Prawdopodobnie w tym tygodniu wyklują się bociany oraz puszczyki uralskie, a już pod koniec czerwca na świat przyjdą świnki maskowe. Na dziś to już wszystko w wydarzeniach. Piotr Gajek, dziękuję za uwagę.